Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w przystanku Historia, Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj troszkę w innej formie, troszkę bardziej online, no ze względu jak tutaj też na warunki pogodowe. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, ale cieszę się, że mimo tego jest możliwość spotkania się i porozmawiania o Polkach, które zadziwiały świat. Ja nazywam się Karolina Wandolszowska i mam ogromną przyjemność i zaszczyt być gospodynią tego cyklu. Dzisiaj porozmawiamy o Polkach w Armii Krajowej, o Polkach w Powstaniu Warszawskim. Chciałabym przywitać moich Państwa gości, panią dr Barbarę Drapikowską z Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry. Oraz panią Katarzynę Utracką z Muzeum Powstania Warszawskiego. Witam Panie bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Ja cieszę się, że w tym gronie jakby właśnie tutaj będę miała okazję popytać o tych Polkach zaangażowanych w czyn zbrojny, ponieważ bardzo często jakby kojarzą się one z takimi właśnie troszkę stereotypowymi obrazami tego, co tak gdzieś w kulturze przetrwało, właśnie tak sanitariuszek, łączniczek, ale niekoniecznie jakby w szerszej perspektywie. Więc ja jakby pierwsze pytanie pozwolę sobie do pani doktor zadać i zapytać o, zanim jakby przejdziemy do tego takiego tematu sensu stricte, tych Polek w Armii Krajowej czy w Powstaniu Warszawskim, chciałabym zapytać o okres wcześniejszy, okres I wojny światowej, no bo jakby czy wówczas Polki były zaangażowane, jak wyjdźmy historycznie od tego, jak to się w ogóle troszkę zaczęło, więc takie pytanie troszkę, no troszkę taką stezą, czy były zaangażowane już wcześniej, w jaki sposób były zaangażowane, łatwo się domyślić, że jakby pytam, bo wiem, że były, i jakie nazwiska w tym kontekście warto jakby tutaj zapamiętać, bo jakby chciałabym, żeby naszym słuchaczom, głównie właśnie z tego spotkania zostały taki, po pierwsze taka ciekawość do tego, żeby to zgłębiać, po drugie też wiedza w ogóle, że możemy o tym mówić wielowymiarowo i po trzecie właśnie takie punkty, w które warto się zaczepić, pogłębić wiedzę. Wiadomo, że tutaj mamy ograniczoną liczbę czasu, więc jakby o tym wszystkim nie da się powiedzieć, ale właśnie to po to jest, żeby zainteresować i żeby później nasi słuchacze mogli te wyjątkowe osoby znaleźć, więc jakby pani doktor. Okej. Okay. Oczywiście, że były zaangażowane, pani doktor, i to nie tylko stereotypowo, tak jak się po prostu, tak jak pani nawet powiedziała na początku, tak jak się uważa, ponieważ były zaangażowane także w czyn zbrojny, nie tylko w I wojnie światowej, ale nawet przed I wojną światową, w czasie powstań narodowych. Tyle, że wiele kobiet, no z uwagi na wtedy panującą takie stereotypy, role społeczne kobiet, które można by powiedzieć, że nie do końca się aż tak zmieniły, tak? Kobiety niezbyt chętnie były widziane w czynie zbrojnym taką bronią w ręku, dlatego wiele kobiet po prostu przybierało się za mężczyzn, tak, maskowało swoje cechy płciowe, przybierało męskie imiona, wyrabiało męskie paszporty, dokumenty, tak, i wstępowały w szeregi wojska, szeregi po prostu tutaj tworzonych oddziałów wojskowych w trakcie I wojny światowej w męskim przebraniu, tak, i jedną z takich kobiet, która zgłosiła się w męskim przebraniu jako Kazimierz Żuchowicz, była Wanda Goetz, która jest jedną z najbardziej znanych w ogóle kobiet żołnierzy i to jest też to jedno nazwisko, które z czasów I wojny mogę podać. Bardzo dużo kobiet służyło w legionach także Piłsudskiego. Nawet utarło się takie powiedzenie, że jak była rekrutacja czy selekcja do tych legionów, to padało często hasło ściągaj portki. Nie? I to hasło było takim hasłem, które można było powiedzieć, zostało nawet zapamiętane z tego względu, że właśnie no, obawiano się, czy przypadkiem za tym facetem, tak, za jego tutaj dokumentem tak naprawdę nie stoi kobieta. Więc tych kobiet było bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, tak, ale było ich sporo, natomiast no, wiele też danych się nie przechowało z tego też względu, że właśnie wstępowały one pod nazwiskiem męskim, nieraz pod męskim nazwiskiem zostały honorowane orderami, tak, było tak wielokrotnie. W związku z tym też te takie przekazy formalne przez to też no, nie zachowały się do tej pory. Bardzo często było też tak, że koledzy z oddziału wiedzieli o tym, że mają
do czynienia z kobietą, tak, że to nie jest facet, tylko kobieta w ich szeregach. I no, pomimo to nie, tej tajemnicy nie wyjawiali, tak. Większość kobiet, która została zdemaskowana właśnie, to została zdemaskowana albo pośmiertnie, albo właśnie w wyniku ran na polu walki, nie? Więc to jest ten taki aspekt trochę nielegalny, byśmy powiedzieli, tak, trochę taki nieoficjalny, ale częsty, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową. Ale pod kątem legalnym kobiety także brały udział w działaniach pierwszej wojny światowej i oczywiście nie sposób tutaj nie wymienić Ochotniczej Legii Kobiet, czyli takiej pierwszej w ogóle takiej w historii naszego wojska formacji umundurowanej, regularnej, tak, gdzie kobiety pełniły czynną służbę wojskową. Doszło do tego w taki sposób, że po prostu przez wiele lat kobiety jakby tam próbowały tworzyć różne organizacje paramilitarne, tak, takie związki strzeleckie, coś takiego. No i też wiele musiały wysiłku włożyć w to, żeby w ogóle to zostało zalegalizowane, tak, bo pamiętajmy, pierwsza wojna światowa to są jeszcze takie poglądy, gdzie kobieta to, no to powinna tam zostać w domu, tak, najlepiej zajmować się dziećmi, mężem i jak najdalej być od polityki, od spraw publicznych. Pamiętajmy, że to są czasy, gdzie jeszcze kobiety nie miały praw wyborczych, tak? Więc trudno by byłoby się spodziewać, żeby były w ogóle widziane chętnie w czynie zbrojnym, takim z bronią w ręku. Więc ta Ochotnicza Legia Kobiet zajmowała się głównie służbą pomocniczą, tak? Ale też, też takimi akcjami wywiadowczymi, kurierskimi, nie tylko opieką sanitarną. Można już powiedzieć, że czasy pierwszej wojny światowej to już jest ten okres, gdzie opieka sanitarna kobiet już była tak powszechna, że już nawet o niej nie mówimy jako o czymś wyjątkowym, tak? Że to już było po prostu coś takiego normalnego, a w czasie II wojny światowej to już w ogóle było coś bardzo normalnego. Więc ta Ochotnicza Legia Kobiet jako pierwsza formacja właśnie wykonywała tego typu zadania, tak? Poza tym też wiele kobiet służyło w Polskiej Organizacji Wojskowej i tam no, tworzono normalnie oddziały kobiece. Jedną z takich kobiet, która bardzo wyróżniała się w akcjach wywiadowczych, była właśnie Maria Kwiatkowska-Stefanowska, która no, za czasów POW, Polskiej Organizacji Wojskowej, pełniła w ogóle taką tą funkcję komendantki oddziałów żeńskich. Tak? Więc to też jest takie nazwisko, które mogę zostawić dla Państwa, tak? jako osoby, o której warto pamiętać. No i też taką trzecim nazwiskiem, które chciałabym tutaj zostawić, to jest nazwisko Aleksandry Zagórskiej. Aleksandra Zagórska może być bardziej kojarzona z takimi działaniami na rzecz praw kobiet trochę, tak, właśnie z tymi prawami wyborczymi, o których mówiłam. Też blisko była związana ze środowiskiem Piłsudskiego. Aleksandra Zagórska była jakby twórczynią, założycielką Ochotniczej Legii Kobiet we Lwowie, tak, i później dowodziła tą formacją, no i można powiedzieć, że była komendantką całej Ochotniczej Legii Kobiet na terenach administrowanych przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Więc to są takie trzy nazwiska, Wanda Gertz, tak, Aleksandra Zagórska, właśnie Maria Kwiatkowska-Stefanowska, które chciałabym zostawić, tak, ale nie są to jedyne, ale jak mówimy o czasach pierwszej wojny światowej, to myślę, że warto tutaj, żeby nie iść to kryterium ilościowe, tak, to warto tutaj choćby pamięć o tych kobietach zostawić. Dziękuję bardzo. Teraz przechodząc jakby do pani Katarzyny Utrackiej oraz do jakby tych właśnie okresów, o którym będziemy mówić, jakby poświęcimy mu dzisiejsze spotkanie, chciałabym zapytać, jaki był udział kobiet jakby w konspiracji, udział kobiet w Powstaniu Warszawskim, jakie funkcje one pełniły, no poza też tymi, które jakby przychodzą na pierwszą myśl, też, bo przecież były inne, więc jakie? Jaki był stosunek tego ich zaangażowania, zarówno jakby samych kobiet, jak i mężczyzn, którzy no, stali się w sytuacji, kiedy często walczyli z nimi ramię w ramię. Więc jak to w ogóle wyglądało zarówno jakby tutaj w możliwościach, jak i w odbiorze społecznym, bo była ta nowa sytuacja tutaj niestandardowa. No tak, wojna też jest niestandardową sytuacją. Tak, rzeczywiście zupełnie nowa sytuacja, w jakiej znalazły się kobiety. No bo przecież II wojna światowa to jest wojna totalna, ona ma zupełnie inny charakter niż I wojna światowa. To, co się działo dotychczas w dotychczasowych konfliktach, oczywiście przedłużająca się okupacja, okrutna okupacja, pełna terroru, to wszystko powoduje, że kobiety, też bazując na tych doświadczeniach, to co pani doktor mówiła,
z pierwszej wojny światowej, z tego, co się działo przed wojną, włączają się bardzo czynnie w to życie konspiracyjne kraju, w tę działalność konspiracyjną. Rzeczywiście obserwujemy to i to nie są tylko i wyłącznie te młode łączniczki, sanitariuszki, prawda? Zazwyczaj te dziewczyny, kobiety mamy w głowie, prawda? Walczące w Powstaniu Warszawskim. Oczywiście takie były, ich było bardzo wiele, ich służba była bardzo ważna, odpowiedzialna, ale tak naprawdę kobiety działają na wszystkich polach, wspierając mężczyzn. To wszystko, co się dzieje w Armii Krajowej, te wszystkie rozkazy, które wychodzą komendanta głównego Armii Krajowej, później dowódcy Armii Krajowej, dekrety wydawane przez prezydenta, to wszystko czyni z kobiet, nakłada na nie właściwie obowiązki, ale też jakby przywileje te same, co mężczyźni, żołnierze. Mają stopnie wojskowe, są im nadawane, mogą pełnić funkcje kierownicze i tak się dzieje. To rzeczywiście obserwujemy. I jakie funkcje pełnią? Łatwiej by było chyba powiedzieć, jakich nie pełnią. Oczywiście, łączniczki, sanitariuszki, o tym już mówiłam. Jak już jesteśmy przy tej łączności, to nie tylko jakby pamiętajmy, że to były kobiety, które roznoszą meldunki w powstaniu, prawda? Ale to są również kobiety, które działają w tej łączności wewnętrznej, obsługują radiostacje, szyfrują, kodują. To są kobiety, które wreszcie działają w tej łączności kurierskiej, podróżują po całej Europie. To są agentki, to są kobiety, które służą w wywiadzie, w kontrwywiadzie, ale też panie, które prowadzą, zajmują się takimi sprawami kancelaryjno-biurowymi, które zajmują się cichociemnymi, tak zwane ciotki, o nich jeszcze później kilka zdań wspomnę. To są kobiety, które przygotowywane są do służby wartowniczej, do służby przeciwpożarowej, przeciwlotniczej, więc no, mogłabym tutaj długo, długo wymieniać, ale też kobiety, które walczą z bronią w ręku. I tutaj pani doktor wspomniała już naszą tutaj Wandę Gerz, pseudonim Lena, no kobieta niezwykła i nie kto inny, tylko ona właśnie organizuje, tworzy oddział kobiecy, który działa w konspiracji, potem w Powstaniu Warszawskim, to jest Sabotaż i Dywersja Kobiet, czyli oddział Dysk, który wykonuje, bierze udział w akcjach sabotażowych, dywersyjnych, wspierając mężczyzn, głównie właśnie z legendarnych batalionów Zośka, Parasol, ale też w czasie Powstania Warszawskiego kobiety właśnie z tego oddziału przechodzą jeden z najcięższych szlaków bojowych powstania. Najkrwawszy od Woli, przez Stare Miasto, Śródmieście, Kanałami, później Czerniaków. Także tak wygląda ta działalność kobiet. Tutaj jeszcze bym wspomniała, jak już jesteśmy przy tych kobietach, które walczą z bronią w ręku. Był taki bardzo ciekawy oddział. Kobiece patrole minerskie, dziewczyny niezwykle odważne, dzielne, które wysadzają tory kolejowe, które niszczą połączenia telekomunikacyjne, wreszcie kobiety, które produkują materiały wybuchowe. A w czasie Powstania Warszawskiego ramię w ramię z mężczyznami zdobywają gmach Pasty przy ulicy Zielnej. Jeden z największych, biorą udział w jednym z największych sukcesów, prawda, Powstania Warszawskiego, zdobycie tego budynku, który istnieje zresztą do dnia dzisiejszego. Także tutaj wiele mogłabym jeszcze wymieniać. Natomiast jak one podchodziły do swojej służby? Oczywiście jak to kobiety, z pełnym zaangażowaniem, bowiem były świadome, że od ich służby zależy tak naprawdę często życie wielu osób, bardzo odpowiedzialne, dzielne, kreatywne. Natomiast mężczyźni, ja powiem tak, od lat pracuję w Muzeum Powstania Warszawskiego. Miałam to szczęście poznać wielu powstańców i zawsze w jakichś takich rozmowach, nawet takich luźniejszych, nieraz osobistych, pytałam, jak to z tymi dziewczynami by było, czy one rzeczywiście były takim wsparciem dla nich, jak je oceniałam z perspektywy. I oni zawsze powtarzali, bo niestety coraz mniej ich żyje, mówili, pani Kasiu,
to kobiety były bohaterkami, nie my. My mieliśmy wszystko oprane, gotowe, o to wszystko dbały kobiety. Mało tego, te często filigranowe kobiety ściągały nas rannych z barykad, ryzykując życiem. Wiele z nich zginęło. To one organizowały lokale konspiracyjne, skrytki, przewoziły pieniądze, dostarczały broń, no i wreszcie walczyły ramię w ramię. Także to one były bohaterkami. Także myślę, że to jest takie najpiękniejsze świadectwo, jakie można dać kobietom walczącym dzielnie, właściwie na wszystkich frontach w czasie II wojny światowej. Jest to chyba też ogromny szacunek, dlatego że jakby ja to pytanie jakby zadałam też trochę na kanwie takiej książki, która ukazała się w wydawnictwie czarnym o tym, że wojna w sobie nie ma nic kobiety. Tak jakby nie dotyczyło Polski oczywiście, to dotyczyło jakby Armii Czerwonej, ale tam właśnie padło takie zdanie, które się przewijało przez tą książkę, że te kobiety walczyły, wracały i były traktowane jako coś gorszego przez społeczeństwo, bo nikt nie chciał, znaczy mężczyźni chcieli brać ich za żony, bo stwierdzili, że one są już w pewien sposób splamione przez ten trud, nie wiadomo co tam robiły. Mimo tego, że jakby poświęciły życie walcząc, to potem były traktowane jako no, coś, kobiety troszkę drugiej kategorii, jakkolwiek. A tutaj jakby mamy coś zupełnie innego, prawda? Mamy ogromny szacunek dla wkładu tych kobiet. Ja myślę, że to też jest właśnie warte podkreślenia, jakby tutaj, że takim ogromnym szacunkiem się cieszą. Ja chciałabym zostać przy pani, jakby przy kolejnym pytaniu, jakby kontynuując ten temat i zapytać właśnie o ten wywiad i kontrwywiad, dlatego że. Tutaj również odniosę się do książki, znowu książki, która jakby nie dotyczy Polski. Taka książka Kobieta bez znaczenia, od jakby tutaj o wywiadowczyni agencji wywiadu II wojny światowej, Amerykance, która jakby jest na służbie brytyjskiej we Francji i jakby ona jest tutaj jako najgroźniejsza agentka, tam przynajmniej w tej książce wymieniona, II wojny światowej. Mam wrażenie, że jakby tutaj często się zapomina w tym kontekście jakby o Polkach, na zasadzie właśnie bardzo często się ma przed oczyma właśnie sanitariuszki, właśnie łączniczki, ale jakby zapomina się też o tym, że Polki też miały przecież wkład, zarówno wywiad, jak i kontrwywiad, podejmowały się bardzo trudnych zadań. Więc ja bym chciała o to zapytać, właśnie czy się podejmowały, jak to wyglądało i jakby jak duży tutaj miał wkład, no bo to są bardzo trudne zadania, ja zarówno wykonując je, jak i też przyjmując, zarażając się na niebezpieczeństwo, jak i też no, bardzo stresujące i wymagające no, bardzo dużo umiejętności różnego rodzaju. A tutaj też były, więc jak to wyglądało? Tak, rzeczywiście również na tym polu tutaj pełniły służbę. No ja myślę, że życiorys niejednej takiej kobiety mógłby posłużyć za scenariusz takiego filmu w iście hollywoodzkim stylu. No cóż, niezwykle ciężka, odpowiedzialna służba, wymagająca od kobiet no, specyficznych cech charakteru, na pewno inteligencji, na pewno odwagi, też takiej kreatywności, umiejętności znalezienia się w trudnej sytuacji, ale oprócz tych cech charakteru, które no, kobieta musiała posiadać, pełniąc taką służbę, to również znajomość języków obcych, to również uroda na pewno pomagała tutaj w tej służbie. I rzeczywiście te kobiety, agentki, o których czytamy, których historię poznajemy, no, przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to, że to były piękne kobiety, które no, potrafiły dotrzeć do osób ważnych, które potrafiły wydobyć informacje, to na pewno ta uroda i ten pierwiastek kobiecy im tutaj pomagały. I rzeczywiście one były wykorzystywane właśnie do tej służby. Zresztą same się zgłaszały oczywiście, ryzykując życiem, no bo służba była bardzo odpowiedzialna, niebezpieczna. Cóż, gdybym miała tutaj wymienić jakieś nazwiska, no to oczywiście Krystyna Skarbek, no ale to jest akurat Polka, która działała tutaj dla wywiadu brytyjskiego. Jeżeli miałabym tutaj właśnie kogoś jeszcze wymienić, taką osobę mniej znaną, myślę, natomiast działającą pracującą w ramach oddziału drugiego informacyjno-wywiadowczego Komendy Głównej Armii Krajowej, to oczywiście Klementyna Mańkowska. No, postać niezwykła. Tutaj od razu polecam jej wspaniałe wspomnienia, z którymi na pewno warto się zapoznać. Moja wojenna misja. Niesamowita książka i ta kobieta pochodziła z rodziny arystokratycznej. Kiedy wybuchła wojna, zgłosiła się właśnie do służby w Armii Krajowej i działała właśnie w oddziale drugim informacyjno-wywiadowczym i została skierowana do służby w takim wydziale wywiadu ofensywnego.
na Trzecią Rzeszę i właśnie podróżowała po Europie, po okupowanej Europie, po Trzeciej Rzeszy, zdobywając tutaj niezwykle cenne informacje. Oczywiście miała podrobione dokumenty, zmienioną tożsamość, dotarła nawet do Londynu, więc tutaj jakby o niej na pewno warto wspomnieć, przypomnieć. Ona zresztą była bardzo związana z taką bardzo ciekawą organizacją polską, organizacją wywiadowczą Muszkieterzy. To jest w ogóle historia na oddzielną audycję, spotkanie. I właśnie została wysłana niejako właśnie na teren III Rzeszy po to, żeby nawiązać tutaj współpracę z Abwerą, czyli niemieckim kontrwywiadem, i oficjalnie ona była agentką niemieckiego kontrwywiadu. Natomiast oczywiście pracowała dla muszkieterów, a potem już dla Armii Krajowej, bowiem ta organizacja Muszkieterzy została wcielona w skład, weszła w skład Armii Krajowej, została rozwiązana. No i potem oczywiście również pracowała dla brytyjskiego wywiadu. Więc tutaj bardzo, bardzo polecam jej wspomnienia właśnie. Przypomnę tytuł Moja wojenna misja. Także to jest na pewno taka ciekawa postać. Kolejną postacią jest to Zofia Kochańska, żona Cichociemnego Jana Kochańskiego po wojnie, którego Niemcy zamordowali w 1944 roku. Po wojnie wyszła za mąż za późniejszego generała Ściborylskiego, Motyla. Ona była właśnie związana też z oddziałem drugim informacyjno-wywiadowczym i podróżowała po okupowanej Europie, wykorzystując, jako Mary Springer, wykorzystywała dokumenty, które podrobił jej, przygotował specjalnie dla niej legendarny Stanisław Jankowski, Agaton Cichociemny, który miał swoją pracownię legalizacyjną. No i ona między innymi pozyskała informacje chociażby dotyczące lokalizacji takiej fabryki w Niemczech, w Hamburgu, produkującej akumulatory dla łodzi podwodnych. Również dostarczyła informacje o tym, gdzie ukrywa się niemiecki pancernik Tirpitz w jednym z norweskich fiordów. Także te informacje niezwykle cenne były. One były przekazywane do kraju, ale też trafiały oczywiście do wywiadu brytyjskiego. Jak mówimy o tym wywiadzie, to ja jeszcze chciałabym wspomnieć o tak króciutko o kobietach w kontrwywiadzie, te, które tutaj działały właśnie na terenie kraju w okresie okupacji. I tutaj warto na pewno wspomnieć o takim ciekawym oddziale 993W kontrwywiadu Komendy Głównej Armii Krajowej. To był oddział, który wykonywał wyroki śmierci na zdrajcach, konfidentach gestapo, na funkcjonariuszach niemieckiego aparatu terroru. I oddział ten posiadał zespół takich swoich wywiadowczyń, kobiet, które przed wykonaniem takiej akcji likwidacyjnej musiały zebrać wszystkie informacje dotyczące właśnie osoby skazanej. Oczywiście pełniły również funkcje sanitariuszek, łączniczek i tak dalej, ale to jakby było ich główne zadanie, też dostarczanie broni na miejsce akcji. A jeżeli też taka sytuacja zaistniała, to również chwytały za broń. I tutaj miałam wielką przyjemność, zaszczyt poznać jedną z takich kobiet. To była Danusia Hibner, niesamowita postać, która niestety już od kilku lat nie żyje, natomiast ona właśnie była jedną z tych wywiadowczyń, która między innymi wzięła udział w takiej głośnej akcji likwidacyjnej za Kotarą i wtedy też no, była taka sytuacja, że musiała chwycić za broń i oddać ten strzał. Także do takich historii również dochodziło, do takich sytuacji. Ona zresztą została wówczas ranna ciężko, za tę akcję została oznaczona najwyższym polskim oznaczeniem wojennym orderem Virtuti Militari. Także tutaj takich historii jest naprawdę wiele i tak jak już powiedziałam na początku, każda właściwie taka historia to no, gotowy scenariusz na film w iście hollywoodzkim stylu. I jeszcze tylko dodam to, że jakby o wielu z tych kobiet nie mamy pojęcia o ich pracy, bowiem po pierwsze to była konspiracja, po drugie służba w kontrwywiadzie i kontrwywiadzie to jeszcze dodatkowa, tak, zakonspirowanie się, więc niestety pewnie wielu tych historii nie poznamy. Natomiast jest to na pewno temat na zbadanie, zgłębianie. Myślę, że tutaj jeszcze nie jedna książka na ten temat się ukaże. Tak, moglibyśmy tylko sobie życzyć, żeby powstawały właśnie takie książki. Jak ta, o której wspomniałam, która w sumie jest dostępna w
w wielu językach można ją znaleźć właśnie w różnych miejscach, łącznie z tym, że na lotnisku, na przykład w Londynie, można ją właśnie kupić, zabrać ze sobą, po polsku też jest przetłumaczona, więc moglibyśmy się zbyt życzyć, żeby powstawały książki, które jakby tutaj ten czyn zbrojny i te dokonania jakby Polaków i Polek pokazywały w ten sposób, żeby jakby świat zauważył, jak duży to był wkład, jak trudna sytuacja. Czy pozwolę sobie jakby tutaj dopytać, skorzystając właśnie z tego, że pani jest właśnie pracuje w Muzeum Powstania Warszawskiego. Czy Muzeum Powstania Warszawskiego jakby ma też takie miejsca poświęcone właśnie tutaj Polkom zaangażowane między innymi powstanie? W sensie przychodząc do muzeum można znaleźć takie miejsca, jakby tutaj zgłębić ten temat. Tak dla Państwa, może słuchają, szukać gdzieś inspiracji. No właśnie, tutaj jakby oczywiście przestrzeń naszego muzeum jest mocno ograniczona, więc raczej skupiamy się na tej walce w czasie Powstania Warszawskiego. Oczywiście tam kobiety pojawiają się, są zamieszczone z nimi wywiady, eksponaty, jakby przedstawiona ich działalność konspiracji również w powstaniu i potem po powstaniu w niewoli niemieckiej, bo to też jest w ogóle oddzielny temat. Natomiast oczywiście temat nie wyczerpuje. I też tak przez lata jakby czułam, że można więcej o tych kobietach, że to jednak gdzieś tam temat niby znamy, niby wiemy, niby słyszeliśmy o tych łączniczkach, sanitariuszkach, widzimy te zdjęcia z Powstania Warszawskiego, ale oczywiście to nie jest cały temat, nie jest wyczerpany i właśnie udało się, że w przyszłym roku, już chyba wiosną będzie nawet otwarcie tej wystawy, a na pewno na obchody, będzie w Muzeum Powstania Warszawskiego otwarta wystawa czasowa poświęcona właśnie kobietom. Wśród nich będą również oczywiście nasze agentki, nasze kobiety służące w wywiadzie i kontrwywiadzie, ale nie tylko. Także już dzisiaj zapraszam do Muzeum Powstania Warszawskiego na wystawę czasową, która na pewno będzie na obchody rocznicowe, czyli na pewno przed 1 sierpnia będzie otwarta. Ja się bardzo cieszę i jakby tak niespodziewanie tutaj akurat postanowiłam dopytać i widzę, że trafiłam w pytanie właśnie po to, Idealnie. żeby Państwa zachęcić, żeby jakby właśnie przyjść i zgłębić. Więc ja się bardzo cieszę i chciałabym przejść do Pani doktor, jakby teraz też przesunąć się jakby trochę w drugą stronę, czyli zapytać o udział Polek jakby w walkach na zachodnich frontach. W sensie, bo tutaj też jakby, żeby zapytać się, czy też były, no tutaj mam na myśli no choćby jakby drugi korpus Polski, czy jakby zaangażowanie w samej Wielkiej Brytanii, jakby, czy tam były Polki, jakby jak tam pomagały, walczyły, bo one nie pomagały, pomaganie to jest takie krzywdzące słowo, tak? Jakby jak tam walczyły, jak były zaangażowane i jakby czy miało to realny wpływ na wynik wojny, jeżeli chodzi o tamtą stronę, jakby oddaję. Oczywiście, że były zaangażowane i to, co jest najfajniejsze, to, że były zaangażowane z własnej inicjatywy. To znaczy w 41 roku, tak, do generała Andersa zgłosiła się po prostu Władysława Piechowska, oficer oświatowy wówczas w Wojsku Polskim, która zaproponowała swoją koncepcję właśnie stworzenia pomocniczej służby kobiet w Armii Polskiej, tak? Oczywiście ona wzorowała się na koncepcji brytyjskiej, bo wówczas na Brytyjczykach po prostu się wzorowały wszystkie państwa biorące udział w wojnie, jeśli chodzi o organizację właśnie pomocniczej służby kobiet. No ale zaproponowała organizację, to było w sierpniu, we wrześniu już dostała rozkaz uformowania tej organizacji, tak? Czyli po prostu bardzo szybko, można powiedzieć, zaczęto wtedy działać, no niemal z miesiąca na miesiąc. Wówczas Władysława Piechowska została także mianowana komendantką tej pomocniczej służby kobiet. Czyli była to organizacja właśnie będąca w strukturze całej Armii Polskiej w ZSRR. No i następnie oczywiście w 1942 roku była pierwsza taka komisja, przed którą stanęły doktor, która była kobietą, tak? Stanisława Duczymińska, doktor Stanisława Duczymińska, która po prostu jakby przewodniczyła, była naczelnym lekarzem tej organizacji. Dziewczyny służące w pomocniczej służbie kobiet potocznie były zwane pestkami, tak jakby takie uknęło się takie określenie. I następnie, kiedy Armia Polska
kiedy Armia Polska przechodziła na kontynent europejski, tak, to też się trochę rozdzieliło. Czyli część kobiet przeszła do Włoszech, tak, gdzie po prostu właśnie tam tworzyły swoją organizację. Część poszła do Egiptu, Palestyny, no została tam na wschodzie, na tym froncie wschodnim, gdzie również tworzono organizację. Wówczas pozostało w rezerwie 1400 kobiet, które zostały skierowane do Wielkiej Brytanii i wszystkie zostały przejęte praktycznie od razu przez WAF, tak? WAF to był odpowiednik, to była brytyjska pomocnicza służba kobiet. W WAF-ie kobiety polskie służyły na takich samych zasadach jak Brytyjki. Nie było tutaj żadnego rozróżnienia oprócz po prostu tego, że na mundurach miały naszywkę Poland, tak, przed numerem identyfikacyjnym była litera P. Więc tam one zostały zagospodarowane, w wielu też późniejszych wspomnieniach do nich się często wracało, tak, do tych Polek właśnie służących. Tutaj jeszcze należy wspomnieć, że też trzy Polki służyły w takiej elitarnej jednostce lotniczej Wielkiej Brytanii, to była ATA, to była taka jednostka rozprowadzania samolotów, czyli ona jakby transportowała z lotnisk fabrycznych do następnie na pola bitwy, tak, do różnych miejsc te samoloty, i tam służyły trzy Polki. Była to Jadwiga Piłsudska, tak, zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, była to Stefania Wojtulanis i była to Anna Leska. Warto wspomnieć, że Stefania Wojtulanis była pierwszą kobietą w Polsce, która właśnie odbyła skok spadochronowy, tak? Była pierwszą taką Polską, miała też licencję pilota balonów, tak? Więc też warto choćby pod tym kątem te nazwiska wspomnieć. Więc dziewczyny służące na tych frontach zachodnich, tak? Przede wszystkim zajmowały się tym, tak? Czyli przede wszystkim była to pomocnicza służba kobiet. Dla mnie dość ciekawą inicjatywą było założenie szkoły junaczek. To później przeszło na nazwa została szybko zmieniona na Szkołę Młodszych Ochotniczek, tak? To potocznie mówiono junaczki. Był to taki pierwowzór służby kandydackiej w ogóle kobiet, tak? Czyli jakby te dziewczyny zajmowały się wychowywaniem zostawionych wtedy na pastwę losu sierot, półsierot, tak? Płci żeńskiej. Tworzyły dla nich organizację taką kandydacką, wojskową, więc no nie trzeba być psychologiem, żeby wiedzieć, jakie to miało w ogóle wpływ taki na funkcjonowanie tych dzieci, tak, tych dziewczynek, które po prostu zostały nagle przewiezione i znalazły się gdzieś w buzułku, tak, w jakichś takich oddzielonych od siebie miejsc, bez rodziców często. Więc ta szkoła junaczek była takim niesamowitą inicjatywą, która właśnie społecznie, tak, działała dobrze na te dzieci, więc dla mnie to już jest taki po prostu element, o którym warto pamiętać. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o wszelkich działaniach pomocniczych, tak, które wtedy były wykonywane przez kobiety, czyli wszelkiego rodzaju właśnie logistyczne kwestie, to już sanitarne, to już było po prostu czymś całkowicie normalnym, tak. Natomiast to, co bardzo, bardzo dobrze zapadło w pamięć, to była kompanie transportowe tworzone przez kobiety, zwłaszcza we Włoszech, gdzie kobiety zajmowały się dosłownie wożeniem, tak, przewożeniem paliwa, przewożeniem amunicji, sprzętu bezpośrednio na oddziały walk. I to, co było ciekawe, to było gdzieś tak około, w połowie wojny, tak zaczęto się zastanawiać, niektórzy się zaczęli zastanawiać, czy rzeczywiście dobrze jest mówić pomocnicza służba kobiet, nie? Bo co to jest za pomocnicza tak naprawdę służba kobiet? No i to z jednej strony argumenty tutaj były dwojakiego rodzaju, społeczne i finansowe, nie? No jak wiadomo, nie wiadomo, o co chodzi, no to jest też taki element, mianowicie żołnierz służby pomocniczej otrzymywał inny żołd niż żołnierz takiej służby czynnej, nie? Więc to był taki argument, ale nie oszukujmy się, to nie były jedyne tutaj kwestie, ponieważ co ciekawe, rozdźwięk był taki między Ministerstwem wtedy Spraw Wojskowych, które uważało, że ta służba jest czynną, regularną, taką samą jak dla mężczyzn i w ogóle tutaj nie powinniśmy mówić pomocnicza, natomiast sztab naczelnego wodza trochę jednak tutaj być może uważano, że to będzie trochę dewaluować mężczyzn biorących udział w walce, tak, i były takie argumenty, że jednak no, ta służba jest mniej niebezpieczna, nie? Że ona jest taka bardziej bezpieczna, o może mówiąc w takiej pozytywnej narracji, tak? Tylko no, to też była jedno wielkie złudzenie, ponieważ jeśli te kobiety zabierały rannych z pola walki, jeśli dostarczały amunicję do pola walki, tak, dostarczały jakieś rozkazy, były tam bezpośrednio, to w jaki
sposób one były narażone na mniejsze niebezpieczeństwo, nie? To w ogóle ten argument po prostu jakby no nie miał racji bytu, więc bardzo szybko to zmieniono. Znaczy, no może nie bardzo szybko, tak? To tak można, taką tendencja jest taka, że im dalej było wojny, tym bardziej te kobiety były tolerowane, tak? I tym bardziej traktowane na równi z mężczyznami. Więc gdzieś w 1943 roku, dzięki też samej inicjatywie samych kobiet, tak? Te zasady wyrównano, czyli mówiono już o służbie czynnej, regularnej, kobiecej, nie jako pomocniczej, tak? I to też jest taka, no trochę, znaczy nie trochę, tylko bardzo duża zasługa samych kobiet, które wówczas, tak, one nawet nie musiały tam chodzić i prosić o to, tak, tylko po prostu swoją postawą, tym jak się zachowywały, narażaniem się na niebezpieczeństwo, tak, no tutaj nie ma co ukrywać, do tego, do wojska nie zgłaszały się wszystkie kobiety, większość jednak była gdzieś tam, po prostu została, tak, więc te, które już się zgłaszały, naprawdę miały w sobie tego ducha, tego taki po prostu jakiś, no pewnego rodzaju, byśmy powiedzieli wtedy męskie cechy, tak, może wtedy, tak, dzisiaj byśmy może jakiś innych słów na to użyli, ale one miały w sobie to coś więcej wtedy, tak? I rzeczywiście tą swoją postawą doprowadzały do tego, że wiele osób zauważało, tak? Ich taką, ich poświęcenie, ich zaangażowanie, nie? I też, no, nie musiały same tam chodzić i prosić o te zasługi, tak? Tylko zostało to z zewnątrz przez różne autorytety właśnie wyszczególnione. To, co jest taką ciekawą inicjatywą, i to już jest inicjatywa o charakterze bojowym, to było utworzenie w 1943 roku w Sielcach, takiej wsi w Rosji, samodzielnego batalionu kobiecego imienia Emilii Plater. Tak? On był utworzony w składzie właśnie Armii Polskiej w ZSRR. I na dobrą sprawę był to oddział składający się około 750 kobiet. Tak? W skład wchodziła szkoła podoficerska, wchodziło 6 kompanii i około 5 plutonów. I oczywiście to nie była już tylko, to już nie była kwestia tutaj służby pomocniczej, absolutnie, tak, to był pluton tutaj moździerzy, tak, tutaj łączności radiotechnicznej, już teraz nie pamiętam dokładnie tych szczegółów wojskowych. Były dwie kampanie, teraz moi koledzy z Akademii będą się śmiać, jak to wymawiam, fizylierek, tak, chodziło o takie lżejszą piechotę, to jest określenie historyczne jeszcze z wojen napoleońskich. One w praktyce były wykorzystywane do służby wartowniczej, czyli już z bronią w ręku, tak, i w bitwie pod Leniną między innymi tam zasłużyły się właśnie w swoim ta kompania. Też dwie kompanie strzelców były też stworzone z samych kobiet w ramach tego batalionu, więc one były wydzielane do różnych tam obszarów, tak, do różnych po prostu miejsc były kierowane. Z tych Sielec. I też no, samodzielny batalion imienia Emilii Prater wchodził organizacyjnie w skład właśnie pierwszego korpusu Polskich Sił Zbrojnych generała Berlinga, tak, dowodzonego przez generała Berlinga. Co ciekawe, tak jak mówiłam, im dalej było do wojny, tym bardziej te kobiety były chciane, no może dlatego, że już mężczyzn brakowało, tak, no może dlatego, że tutaj niektórzy się, to też fajnie powiedział generał Dwight Eisenhower, jakby gdzieś na którymś ze spotkań, że mówił, że już teraz nie powtórzę tego, nie zacytuję, tak, ale powiedział, że im dalej było do wojny, tym nawet najbardziej zakute łby, tak, dały się przekonać, że kobiety są potrzebne i w ogóle, że one świetnie sobie radzą, nie? Więc też w 1944 roku utworzono kolejną jednostkę samą kobiecą. Tam wchodziło około 600 kobiet, 650. Ona była stworzona, to był to samodzielny też batalion kobiecy stworzony z kolei przy pierwszej dywizji generała Maczka, dywizji pancernej, tak? Tylko niestety to już był 1944 rok, więc zanim też je przeszkolono, tak, zanim po prostu pewne rzeczy tam się organizacyjnie utworzono, tak, ustalono podległości i tak dalej, bo z tym często były problemy, jeśli chodzi o oddziały kobiece, komu mają podlegać, tak, dyscyplinarnie, tak, komu mają podlegać administracyjnie, więc w praktyce, no on już ta jednostka nie zdążyła, tak, osiągnąć żadnej gotowości bojowej i też zostać użyta w działaniu, ale taka inicjatywa była, tak. Pewnie gdyby wojna trwała dalej, tych inicjatyw byłoby więcej, bo też trzeba przyznać, że na początku wojny podejście do kobiet no było takie, że o super, do służby są pomocniczej, tak, no one są świetnymi sanitariuszkami, lepszych nie ma, tak, to wiele tych żołnierskich piosenek powstało, tak, na tej bazie nawet, ale im było dalej, tak,
tak, w głąb działań zbrojnych, tym po prostu stwierdzano, że no jednak te kobiety można angażować wszędzie, nie? No i tak na przykład już taka zmiana postaw zaczęła się od 1941 roku gdzieś, nie? Gdzie już po prostu nawet takie odezwy do narodu nie brzmiały, że każdy obywatel płci męskiej czy każdy mężczyzna jest tutaj zapraszany, no zobowiązany bronić ojczyzny, tylko było każdy obywatel, tak? No właśnie, nie? I to już była różnica, już nie było, bo przedtem w tym ustawodawstwie wojskowym, we wszelkiego rodzaju takich dekretach było obywatel płci męskiej, nie? Później już tego nie było, tylko każdy obywatel, który jest w stanie nosić broń, na przykład, tak? Była taka odezwa w 1941 roku, no więc tu już nie ma, czy kobieta, czy mężczyzna, nie? Więc trzeba przyznać, że ten aspekt społeczny też miał duże znaczenie. I też, jak pani doktor powiedziała na początku o tej książce o czerwonoarmistkach, tak, jak one były postrzegane po powrocie, to samo było z kobietami, które brały udział w polskich działaniach zbrojnych, tak. I to już było od czasów I wojny światowej. Mianowicie, jak mówiłam o Ochotniczej Legii Kobiet i o tym, że po prostu tam ona pełniła głównie służbę pomocniczą, tak. Po zakończeniu wojny jeszcze Ochotnicza Legia Kobiet bardzo, bardzo dużo robiła w ramach wojen tutaj o niepodległość i granice, tak, wojny polsko-ukraińskiej, polsko-bolszewickiej. Tam też niektóre kobiety, które w II wojnie światowej działały, tam wyrosły, tak, tam one też miały swój chrzest bojowy. Ale jak się wojna zakończyła i rozwiązano OLK, tak, co było już w latach 20., to też te legionistki były bardzo źle oceniane społecznie, tak, też wypowiadano się bardzo dużo na temat ich moralności, podejrzewano je o różne po prostu tutaj rzeczy. Doszło nawet do tego, że zaraz w czasie właśnie wojen tutaj polsko o formowanie granic był taki specjalny dekret o tym, jak im się wolno zachowywać, że im nie wolno na ulicy rozmawiać z mężczyznami na przykład, tak, podchodzić do mężczyzn, nie? Więc jakby to też próbowano, one same myślę, że próbowały się chronić przed takimi moralnymi osądami. No i nie inaczej było z batalionem właśnie imienia Emilii Plater, tak? Wiemy tutaj, że to może bardziej jest skojarzone tak, w tym dyskursie publicznym z tym filmem po prostu, już teraz nie pamiętam, tytuł wyleciał mi z głowy, tak? Ale chyba w Platerówki jest chyba ten tytuł, tak? Bo tak potocznie były nazwane i tak samo oceniano ich moralność niestety, nie? Czyli to nie było taka rzecz, że po prostu, czasami mam takie wrażenie, że jak była wojna, to one były uznawane za, no po prostu niesamowite kobiety, świetne, no byśmy powiedzieli takie baby z jajami współcześnie, nie? Że to było po prostu coś wow. Natomiast i przez wszystkich, i przez wojsko, i przez społeczeństwo. Natomiast po zakończeniu wojny to jednak ta postawy społeczne też zaczęły się zmieniać. I to jest takie przykre trochę, jeśli mówimy o całym udziale kobiet, tak, zaangażowanych w te kwestie, przynajmniej na frontach, tak, na frontach wojennych. Dopiero od jakiegoś czasu, od niedawna trochę się ten wizerunek zmienia, tak? Trochę się po prostu jakby wraca wspomnieniami, może już nie tyle, bo już nie ma osób, które wspominają, tak? Czy jest ich bardzo rzadko tutaj, jak powiedziała moja przedmówczyni, ale trochę się ten tak jakby odgruzowuje ten wizerunek, tak? I tutaj no trzeba przyznać, że cały czas PRL-u to jest czas, gdzie uważano, że kobiety w ogóle do wojska się nie nadają, tak? Że w ogóle nie powinno ich tam być, więc też pamięci nie kultywowano o tych kobietach. I to nie dotyczyło tylko Polski, tak dotyczyło naprawdę wielu, wielu innych krajów na świecie. Może teraz jest ten dobry czas, żeby właśnie odgruzować tę pamięć, żeby właśnie przypomnieć te wyjątkowe postacie. Tym bardziej, że tutaj męstwo, bohaterstwo, zaangażowanie, wiele przymiotów, które myślę, że teraz warto właśnie o nich przypomnieć w wielu aspektach i mam nadzieję, że będzie to się działo, że jakby dzieje się, jakby tutaj mamy takie cegiełki do tego. Chciałam właśnie przejść do pani Katarzyny Utrackiej i zapytać, tutaj jakby znowu wracając do tego tematu polskiego, czym była ta wojskowa służba kobiet? Z tak kolejnych jakby tutaj punktów, które są, czy ona jakby przygotowywała kobiety do tej służby w armii krajowej, bo przecież one też musiały się gdzieś tego nauczyć, tak? To nie jest tak, że wybucha wojna i wszyscy są na nią gotowi i potrafią się w nią zaangażować i potrafią jakby tutaj odpowiednio się zachowywać i wykonywać zadania. Przecież to też nie jest tak, że się to po prostu wie i ma się taką świadomość. Czy jakby to przygotowanie było podobne do tego, które mieli mężczyźni, czy jakby ono jednak troszkę odbiegało od męskiego przygotowania do służby?
No właśnie, mówiąc o Wojskowej Służbie Kobiet, właściwie musimy zacząć od jesieni 1939 roku. Wtedy, kiedy powstają pierwsze organizacje konspiracyjne, wtedy, kiedy powstaje Służba Zwycięstwu Polski, założona przez generała Tadeusza Karaszewicza-Tokarzewskiego, która to służba właściwie, no właśnie, to jest taka też kolejna ciekawa rzecz. Ona pierwotnie nazywa się Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet, czyli pomocnicza służba, która ma organizować kobiety, która ma je szkolić, przygotowywać do pracy konspiracyjnej. I tutaj do generała zgłasza się Maria Witek, też kolejna bardzo ciekawa kobieta, postać, bardzo ważna dla walk o niepodległość kraju. Kobieta, która ma doświadczenie, ona między innymi służyła w polskiej organizacji wojskowej, tak, czyli pierwsza wojna światowa, potem 20 rok walczyła o Lwów, potem oczywiście okres międzywojenny i ona jest komendantką wtedy przysposobienia wojskowego kobiet właśnie. Także to nie jest przypadek, że ona tutaj dostaje polecenie zorganizowania tej wojskowej służby kobiet, która pierwotnie nosi nazwę Pomocnicza Wojskowa Służba Kobiet, ale to bardzo szybko się zmienia, bowiem Służba Zwycięstwa Polski zostaje przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, czyli po późniejszą Armię Krajową i już nie ma pomocnicza, tylko jest po prostu Wojskowa Służba Kobiet, tak? Czyli to też jakby podnosi rangę tej służby, znaczenie tej służby. Kobiety dostają kolejne prawa, kobiety żołnierze w czynnej służbie mają te same prawa i obowiązki co mężczyźni. Jeżeli mają takie predyspozycje i kwalifikacje, również mają prawo pełnić funkcje kierownicze i to się dzieje. I cóż, ta Wojskowa Służba Kobiet, ona po prostu zrzesza kobiety, tak? Organizuje te kobiety, przygotowuje do działań konspiracji, ale również do walki, do działań zbrojnych. To też jest tutaj podkreślane, że również te kobiety będą walczyć, jeżeli taka konieczność zajdzie. No i potem już następny etap to jest kobiety, które będą przygotowane do odtwarzania sił zbrojnych. I tak rzeczywiście się dzieje, kobiety są szkolone. I teraz jak to szkolenie wygląda? One oczywiście przechodzą to podstawowe szkolenie wojskowe w takich komórkach WSK, właśnie tej Wojskowej Służby Kobiet. Są uczone takich podstawowych rzeczy, które powinien znać mężczyzna, również są szkolone z obsługi broni, składanie, rozkładanie broni. Nie zawsze przeprowadzane są tutaj te ćwiczenia praktyczne, no bo nie zawsze jakby jest taka możliwość, ale z tego, co właśnie rozmawiałam z kobietami, czytałam, wspominałam i tak dalej, bo to tak naprawdę też temat jest mało znany i opracowany. Naprawdę to, jak ta Wojskowa Służba Kobiet działała, jak wyglądały te szkolenia, tak naprawdę to do tej pory nie jest opracowane. W każdym razie były to podstawowe szkolenie wojskowe, była ta obsługa broni. Kobiety podkreślają właśnie, że musiały składać, rozkładać tę broń. No generalnie chodziło o to, żeby one no, zapoznały się z tą bronią, tak, żeby to nie było coś dla nich takiego obcego. No i oczywiście, jeżeli były kierowane do jakiejś takiej służby już specjalnej, no to przechodziły szkolenia specjalne organizowane przy poszczególnych służbach, tak? Czyli na przykład, jeżeli kierowane były do obsługi radiostacji, do szyfrowania i tak dalej, kodowania, no więc tego wszystkiego musiały się nauczyć. Więc przechodziły specjalne tutaj szkolenia. I to ta Wojskowa Służba Kobiet bardzo, bardzo się rozwijała, rozrastała właściwie jak duża ona była, prawda? Szacuje się, że no, liczyła kilkadziesiąt tysięcy kobiet, zrzeszała kilkadziesiąt tysięcy kobiet. Też z czasem tutaj już nie wspomniałam o harcerkach, które też tutaj miały ogromny wpływ, prawda, w tę walkę o niepodległość kraju, czyli pogotowie harcerek. Z czasem to właśnie pogotowie harcerek jakby zostało wchłonięte przez tę Wojskową Służbę Kobiet, także zasiliły właśnie
tutaj tę służbę. Także te szkolenia, które prowadzono właściwie do momentu wybuchu powstania. Ale właśnie mówimy tutaj o Wojskowej Służbie Kobiet, o tych kobietach właśnie w tej czynnej służbie. Natomiast no, siła tej podziemnej armii polegała na tym, że miała poparcie całego społeczeństwa. To należy podkreślić. A więc często te kobiety, które nawet tak czynnie nie działały, ale też wspomagały tę podziemną armię, prawda? Pełniły służbę. Tutaj na początku mówiłyśmy, na jakich polach kobiety działały. No właśnie, one też działały w tych, coś co mi umknęło, w tych organizacjach społecznych, charytatywnych, czyli Rada Główna Opiekuńcza, Polski Czerwony Krzyż, bo one w czasie okupacji te organizacje działały i te kobiety wspierały tutaj konspirację, polską podziemną armię, dostarczały, pracując w jakichś urzędach, na przykład dostarczały wzory dokumentów, które były podrabiane, które były przygotowywane dla konspiratorów. Także to bardzo, bardzo jakby tutaj szeroko działało i o tym należy również pamiętać. Jak już jesteśmy przy tym WSK, wspomniałam, że to jest właściwie kilkadziesiąt tysięcy kobiet, nie licząc, prawda, oprócz tego są kobiety, które wspierają, to już się po prostu, no, ta liczba rozrasta. To też trzeba wspomnieć o tym, no właściwie ile kobiet w Powstaniu Warszawskim walczyło. Ja często słyszę takie pytanie. No i był taki moment, że po prostu usiadłam i zaczęłam je zliczać z naszej bazy, która znajduje się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jak to było? Ile tych kobiet właściwie było? Bo to też temat jest mało znany i słabo opracowany. I okazało się, że nasza baza osób znanych z imienia i nazwiska liczy 53, 54 tysiące, około 55 nawet. Kobiet znanych z imienia i nazwiska jest 12 tysięcy. 12 tysięcy, czyli 20%, czyli co piąty powstaniec to była kobieta. Dodam tylko jeszcze to, że one po upadku Powstania Warszawskiego otrzymują prawa jenieckie, tak jak mężczyźni, idą do niewoli, co też jest ewenementem. Nagle 3 tysiące kobiet znajduje się w niewoli niemieckiej. Także o tym też warto wspomnieć, pamiętać. I warto też pamiętać o tym, jak wyglądały ich później, prawda, dalsze losy właśnie w tej niewoli, jak potrafiły się zorganizować, jak te starsze instruktorki właśnie WSK, które też szły do niewoli z tymi swoimi młodszymi koleżankami, jak dbały o to, żeby zorganizować właśnie to życie obozowe, żeby no, te kobiety po prostu nie zwariowały. No, musimy pamiętać, że one po prostu nie wiedziały, jak to wszystko się zakończy, ile im przyjdzie jeszcze być w tej niewoli. Także o tym aspekcie należy również pamiętać. Pozwolę sobie znowu zostać. Jak ostatnie takie pytanie do jakby obydwu pani, ale troszkę inne, już na koniec o to, ale właśnie najpierw tutaj zostanę już przy pani Katarzynie Utrackiej. Chciałam zapytać o to, jakie nazwiska jakby tutaj warto wymienić w kontekście jakby jeszcze zapamiętać, które już padły, w kontekście jakby zaangażowania Polek w Armię Krajową, w Powstanie Warszawskie, tak żeby sobie jeszcze jakieś zapamiętać do tego. I kim były te ciotki, o których pani już wspominała w kontekście cichociemnych? Powiedziała pani, że pani jak wyjaśni to, więc ja tutaj dodaję jakby tutaj dla tych z Państwa, którzy są ciekawi i czekają na te wyjaśnienie. No właśnie, tutaj już wiele tych nazwisk spadło. Na pewno ta Maria Witek, którą już wymieniałam. Na pewno Wanda Gerz, Lena, o której tutaj pani doktor również wspominała. To też zupełnie niezwykła postać. Janina Karasiówna, która organizowała, pseudonim HK Bronka, która organizowała łączność Komendy Głównej Armii Krajowej i pełniła tę funkcję szefowej do upadku Powstania Warszawskiego. Też zupełnie niezwykła postać, ale też jest szereg takich kobiet troszkę zapomnianych. Już wymieniałam te agentki oczywiście, o których należy również pamiętać. Natomiast ja bym chciała wspomnieć tutaj o takiej dziewczynie pewnej, Helena Jamont, pseudonim Hela Warzycka. Postać zupełnie niezwykła i zupełnie zapomniana. Osoba, która zginęła w Powstaniu Warszawskim, więc to też pewnie przyczyniło się do tego, że gdzieś tam zginęła nam w tej historii opisywanej kobiet, uczestniczek walk o niepodległość.
Helena Jamont, rocznik 14, czyli wybuchła wojna, miała 25 lat, była absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Oczywiście od razu włączyła się w działalność konspiracyjną, należała do Konfederacji Narodu, do organizacji konspiracyjnej i w ramach tej organizacji stworzyła taką komórkę więzienną. Takie komórki więzienne właściwie były prawie w każdej organizacji konspiracyjnej. One miały za zadanie pomagać osobom uwięzionym w obozach, w aresztach, w więzieniach, wyciągać te osoby, pomagać im rodzinom i tak dalej, ich rodzinom i tak dalej. I właśnie Hela kierowała taką komórką w ramach tej Konfederacji Narodu, ale ona dość szybko jakby zorientowała się, że przecież można działać na szerszą skalę. I doprowadziła do rzeczy niezwykłej zupełnie. Tutaj najczęściej mówimy, prawda, o Armii Krajowej i tak dalej, ale tych organizacji konspiracyjnych naprawdę było mnóstwo. One z czasem scalały się, zaczęły scalać się z Armią Krajową, ale był to proces bardzo skomplikowany, bardzo trudny. To wcale nie szło tak bez problemów. Natomiast Helenie Jamont w 1942 roku udało się jakby skonsolidować te działania, połączyć te komórki więzienne w ramach tych poszczególnych organizacji różnych konspiracyjnych, również Armii Krajowej, Delegatury Rządu, czyli tego pionu cywilnego, Polskiego Państwa Podziemnego i stworzyć jedną organizację. To było Międzyorganizacyjne Porozumienie Pomocy Więźniom. Ona to stworzyła, ona kierowała, pomagała tysiącom ludzi. Wyciągała z więzień, przekazywała gips. Oczywiście ona miała zespół ludzi. Współpracowało z nią około w 1944 około 1000 osób. Organizowała paczki, a więc żywność najpierw trzeba było zdobyć, powysyłać te paczki. To też nie była prosta sprawa. To wszystko działo się oczywiście w konspiracji. I co najważniejsze, zachowały się dokumenty dotyczące działalności tego międzyorganizacyjnego porozumienia pomocy więźniom, które pokazują, jak szeroko ta organizacja działała. I ta sama Helena Jamont wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, oczywiście. Była łączniczką na Woli, potem na Starym Mieście. I niestety zginęła 21 sierpnia 1944 roku. Została zasypana, niosąc meldunek. Znaleziono jej ciało, znaleziono wiele, wiele lat po wojnie. Niedawno znalazłam jej grób na powązkach wojskowych. On był wprawdzie oznaczony, ale wśród wielu innych bezimiennych, więc gdzieś tam ginął. Udało się odnowić jej mogiłę. Także to jest taka postać dla mnie bardzo symboliczna. I tak naprawdę gdzieś tam wspomnienia o niej się pojawiają. Nawet Władysław Bartoszewski wspomina, wiele osób gdzieś tam pojawia się, ale bardzo marginalnie. Natomiast no, kobieta niezwykła. I myślę, że to jest taka postać, o której warto pamiętać. Pewnie tutaj wiele, wiele mogłabym jeszcze wymieniać. Ja może przepraszam, jeszcze jedna sylwetka, też takiej zwykłej dziewczyny, bo myślę, że właśnie o tych zwykłych dziewczynach warto pamiętać. Ewa Matuszewska, pseudonim Mewa, córka Ignacego Matuszewskiego przed wojną ministra skarbu. To był ten oficer, który ewakuował polskie złoto właśnie z Polski na zachód, udało mu się przeprowadzić tę akcję. Ta Ewa Matuszewska została tutaj w Warszawie, przebywała ze swoją matką. Zaangażowała się w 1939 roku, razem z matką pracowały w szpitalu Dzieciątka Jezus, tam pomagały właśnie rannym żołnierzom, których przywożono z frontu. Potem okupacja, konspiracja, była żołnierzem batalionu Parasol. Natomiast gdy wybuchło powstanie, zastało ją na Mokotowie i tam walczyła, tam została, tam organizowała patrole sanitarne, bowiem sama w czasie okupacji ukończyła szkołę pielęgniarek i miała tutaj bardzo, bardzo no, duże umiejętności, wiedzę i tak dalej. I ta dziewczyna, kiedy dobiegało końca powstanie na Mokotowie, to był 26 września 1944 roku, stwierdziła, że zostanie ze swoimi rannymi żołnierzami. Ewakuacja odbywała się kanałami. Tych mocno, ciężko rannych nie można było ewakuować kanałami. Ona stwierdziła, że nie zostawi swoich tutaj podopiecznych. Została z nimi, została zamordowana oczywiście 26 września 1944 roku razem
z tymi rannymi w szale niepodległości. Jej ciało znaleziono rok później. Także to jest taka historia, której było wiele, bo tutaj mamy takie właśnie sanitariuszki na Starym Mieście, które kiedy stają przed taką decyzją, czy zostać, czy ewakuować się kanałami, czy zostać z tymi rannymi żołnierzami, one zostają, no i często po prostu płacą najwyższą cenę, tak? Są po prostu mordowane. Także to jest taka historia, która mnie rusza. Tych historii, tak jak mówiłam, było wiele, wiele więcej. Natomiast, no może właśnie jeszcze słowem nawiążę do tych ciotek, kim one były. Otóż tutaj wspominałam już o cichociemnych. Wśród tych 316 cichociemnych, to taka dygresja mała, również była kobieta, Elżbieta Zawadzka, pseudonim Zo. To jej postać bardzo znana. Też miałam ten zaszczyt poznać osobiście panią Elżbietę, także to też dla mnie było wielkie przeżycie. No i właśnie, jak jesteśmy przy cichociemnych, no to pojawiają się te ciotki. Kobiety, które tutaj działały w ramach Komendy Głównej Armii Krajowej w Wydziale Łączności, w takiej komórce zrzutów. I one właśnie zajmowały się w tym pierwszym okresie, kiedy cichociemni zostali przerzuceni do kraju. One zajmowały się wprowadzeniem ich w to życie okupowanego kraju, tak? Czyli towarzyszyły im w tym pierwszym okresie aklimatyzacji, a więc dbały o nich, organizowały lokale, gdzie oni pierwsze tygodnie spędzali. Wychodziły z nimi na miasto, żeby zapoznać z różnymi zwyczajami, obyczajami. To dla cichociemnych było bardzo trudno, no bo jakby musimy sobie uzmysłowić, też pokazuje, jak ciężka praca to była tych ciotek, prawda? Wprowadzić osobę, która tak naprawdę często cichociemni w 1939 roku byli ewakuowani z kraju, prawda? Dostawali się na zachód, do Wielkiej Brytanii, tam byli szkoleni, przerzucani tutaj do kraju i oni tak naprawdę zupełnie nie znali tej rzeczywistości okupowanego kraju, okupowanej Polski, nie wiedzieli, jak się zachować i tak dalej. Więc te kobiety musiały zadbać, musiały wprowadzić ich w to życie okupowanej Polski. Także no właśnie to były te ciotki i tutaj też taka myślę duża praca przed badaczami, żeby zawołać te ciotki po imieniu, znamy oczywiście niektóre nazwiska i tak dalej, ale wielu z tych nazwisk nie znamy. Także to też jest taki obszar, który wymaga tutaj zbadania, opracowania. No i w ogóle, tak jak mówiłam, te kobiety to też niby znany temat, ale jednak cząstkowo i tak naprawdę, kiedy przychodzimy do szczegółów, no to tutaj pojawiają się problemy. Jakby widzimy, że wiele tutaj zagadnień wymaga na pewno zbadania i opisania. I dlatego się cieszę, że one też tutaj jakby pojawiają się, w sensie, no to są pojedyncze historie, ale zawsze takie znaczki, które pomagają ułożyć jak całość, jak zachęcają też do tego, żeby się zająć takimi tematami. Ja to samo pytanie właśnie o Polki, które zdaniem pani doktor Barbary Drapikowskiej jeszcze warto jakby dodać do tego tutaj, tych już wymienionych, które jakby zaangażowały się właśnie w ten czyn zbrojny podczas II wojny światowej i tak warto, żeby się utrwaliły naszym odbiorcom. Mam nadzieję, też jakby były taką zachętą do poczynienia późniejszych badań, jakby napisania też czegoś ciekawego. Takie trochę taki apel do wszystkich, którzy zajmują się jakimś tematem. Ja do tych nazwisk, które pani Katarzyna wymieniła, na pewno tutaj dodałabym niektóre Polki, które były właśnie w pomocnicy służbie kobiet na frontach, tak? Tutaj mamy trochę więcej problemów z uwagi na to, że wiele archiwów, wiele dokumentów spłonęło, tak? Więc też te nazwiska aż tak nie przetrwały, ale to nieprawda, że w ogóle nie przetrwały, tak? I też to są historie nieodkryte, niezbadane, niepowiedziane nikomu, tak? Można powiedzieć, że zapomniane. Z tych bardziej znanych, oczywiście, no, wielki honor należy oddać Władysławie Piechowskiej, bo dzięki niej pomocnicza służba kobiet, znaczy być może ktoś kiedyś by się tym zajął, tak, ale to ona z własnej inicjatywy ją założyła. Sama poszła do generała Andersa, będąc młodym oficerem, jakimś tam oświatowym, w ogóle nie mając żadnego tutaj takiego autorytetu wojskowego, tak, przedstawiła mu pomysł na organizację, on to przyjął. Później takim drugim nazwiskiem, które jest
Państwo Zofia Leśniowska. Zofia Leśniowska była córką generała Sikorskiego, tak? I razem z ojcem zginęła w katastrofie nad Gibraltarem. Zofia Leśniowska dowodziła, była komendantką PSK, Pomocniczej Służby Kobiet w Londynie, tak? To jest po prostu do swojej śmierci. Po jej śmierci Maria Leśniakowa przejęła tę funkcję, więc to też takie kolejne nazwisko po prostu, mówiąc o całej tej organizacji. Ja tutaj jeszcze parę słów opowiedziałabym, odniosłabym się trochę do Marii Witek, do Elżbiety Zawadzkiej, tak? Z tego też względu było wspomniane te nazwiska, ale warto podkreślić, że to są jedyne kobiety w Polsce mające stopień generała. Tak? Pierwszą kobietą była Maria Witek. Maria Witek w ogóle jest, znaczy trzeba przyznać, że wszystkie te kobiety, to one już od dziecka się czymś zachowały wyjątkowym, tak? Wiele kobiet miało w swoich tutaj no, tradycje wojskowe, często one były córkami oficerów, no, też tak było nie tylko w przypadku wspomnianej Zofii Leśniowskiej, ale też na przykład Janiny Lewandowskiej, która była jedyną kobietą oficerem więzionym w Kozielsku i następnie jedyną kobietą z ofiarą zbrodni katyńskiej, tak, także to rzeczywiście była córką generała Dowbor-Muśnickiego, więc też te tradycje przechodziły, ale wracając jeszcze do generał Marii Witek, to można powiedzieć, już od czasów młodości była niezwykła, tak? Była pierwszą kobietą, która dostała się na Wydział Matematyki Uniwersytetu Kijowskiego, tak? Pierwszą w ogóle, to inne czasy trochę były, jeśli chodzi o kobiety na uniwersytetach, tak? Generał Maria Witek później, właśnie jak już było wspomniane, dowodziła Wojskową Służbą Kobiet w Armii Krajowej, ale jej historia jest o tyle ciekawa, że była jedną z niewielu kobiet zostawionych w czasach PRL-u w służbie czynnej, tak? Ona tam miała pracę sztabową, ale też po paru latach jakby pojawiły się pewne zarzuty wobec niej o fałszowanie pewnych rzeczy. Te zarzuty nie zostały potwierdzone, tak, ale generał Witek została zwolniona w 1949 właśnie z wojska. Przez lata prowadziła kiosk ruchu w Warszawie. Tak, więc była w ogóle osobą, której, no, kupując gazety, nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia, tak na dobrą sprawę, nie? Została awansowana na stopień generała w 1991 roku przez prezydenta Lecha Wałęsę, 6 lat przed swoją śmiercią, nie? I podobna sytuacja była z generał Elżbietą Zawadzką, też bardzo, no, niebieskooka, śliczna, niska blondynka, tak, która by nic wspólnego z żadną konspiracją na pierwszy rzut oka, nawet by ją nikt nie posądził, że trzeba by ją tutaj przeszukać. Zresztą sama mówiła, że już po setnym razie przestała liczyć, ile fałszowała tam razy dokumenty, żeby przejść przez granicę, tak? W ogóle Elżbieta Zawadzka organizowała szlak kurierów do Londynu przez Polskę, nie? To też jest taka ważna informacja. Też była matematyczką, tak? Ukończyła Wydział Matematyki na Uniwersytecie Poznańskim i podobnie jak generał Maria Witek została mianowana na stopień generała, tak? Była tu druga kobieta, ta nominacja miała miejsce w 2006 roku, żyła jeszcze, tak, i 3 lata po tej nominacji też zmarła, była już w podeszłym wieku, więc warto choćby z tego względu te dwa nazwiska tak zostawić dla słuchaczy, dlatego że to jakby, no, do tej pory się nie doczekaliśmy trzeciego, tak, jeśli chodzi o kobiety generała. Fakt, że to było już po tym, jak one przestały być w służbie czynnej, tak, ale no i tak sam fakt, że zostały jakby uhonorowane choćby po tych latach, myślę, że jest takim niesamowitym osiągnięciem, jak na takie polskie realia służby wojskowej kobiet, tak, mówiąc już nie tylko w perspektywie historycznej, ale także współcześnie. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować moim gościniom dzisiaj, panią, za przybliżenie tych bardzo ciekawych sylwetek, za jakby opowiedzenie o tym, jak to wyglądało, za to, co mam nadzieję posłuży dla naszych słuchaczy, za taki wstęp, żeby się zainteresować. Mam nadzieję, że też to będzie wstęp do najposzerzonych badań, w sensie tym, żeby to było tematy, które faktycznie się pojawią w takiej i dyskusji, zarówno popularnonaukowej, jak i akademickiej. I faktycznie będziemy mieli na naszym koncie też książki właśnie o wyjątkowych tych polskich postaciach i Polkach, które jakby tutaj faktycznie mogłyby ich życiorysy być takimi scenariuszami na film, że te książki zrobią taką karierę, jak właśnie te anglosaskie, które gdzieś tam czytamy, właśnie znajdujemy przetłumaczone na różne języki, dlatego że myślą, że wiele osób na świecie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wyjątkowe postacie tutaj są. To jest taka cegiełka, mam nadzieję, będzie kiedyś do tego, żeby o tym szerzej mówić, żeby jakby się chwalić tym, co jest wyjątkowe. Więc ja przede wszystkim panią dziękuję za spotkanie, za czas, za podzielenie się wiedzą, za jakby zachęcenie do tego, żeby szukać więcej, za to, gdzie można, jak można, kogo można
jeszcze tutaj poznać, znaleźć, poszerzyć i co robić. I dziękuję również wszystkim Państwu, którzy oglądają kolejny odcinek z cyklu Jak Polski zadziwiał świat, że jakby interesują się Państwo tym tematem, jakby chcą wiedzieć więcej i chcą jakby poznać właśnie tą część polskiej historii, polską część społeczeństwa, które często przez ten pryzmat bardzo długo się nie poznawało, a chyba najlepszy czas, żeby oddać im tutaj sprawiedliwość i honor za odwagę i zaangażowanie i jakby podzielić się tym, co interesujące, a to bez wątpienia jest interesujące. Więc dziękuję bardzo. Thank you.